Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Antoni Paluszkiewicz i z ramienia firmy Music Tribe mam przyjemność prezentować dzisiaj na warsztatach Sound Edit w Łodzi nowe dziecko firmy Midas, konsoletę HD9624, którą widzicie tutaj obok mnie. O wielu szczegółach technicznych za chwilę opowie Wam Michał Niezbecki z firmy SoundTrade, natomiast ja chciałem Wam zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które są bardzo nowe, nie tylko w konsoletach Midas, ale także w konsoletach w ogóle, czy w sprzęcie audio w ogóle. Tego po prostu dotychczas nie było. Jedna z nich to jest sztuczna inteligencja, która pozwala nam robić bardzo wiele rzeczy. Na przykład rozpoznawać sygnał wejściowy w kanale. Ten kanał może być nazwany na podstawie tego, co algorytmy rozpoznały, a także może być dostosowane parametry pracy poszczególnych elementów toru audio na podstawie sygnału wejściowego. Jeżeli sztuczna inteligencja rozpozna sygnał gitary akustycznej, bądź saksofonu, bądź wokalu, bądź jakiegokolwiek innego źródła dźwięku, jest w stanie zaproponować gotowe nastawy korektora, gotowe nastawy kompresji, tego typu rozwiązania. Drugą rzeczą, która została tutaj zaimplementowana, jest chmura. Teraz zwróćcie uwagę na to. Możemy zalogować się do naszego konta, które stworzymy sobie w mCloud, za pomocą internetu po prostu. Czyli wbudowany moduł Wi-Fi lub Bluetooth, albo w konsolecie, lub złącze RJ45, które mamy na tylnym panelu. Podłączamy konsoletę do internetu, mamy dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych przez nas w chmurze. Co nam to daje? Otóż, po pierwsze, z punktu widzenia użytkownika mamy dostęp do wszystkich naszych, do całej naszej zapisanej pracy. Do plików show, do plików presetów, do ustawień, do opisów kanałów, w zasadzie do wszystkiego, co zachowacie w chmurze. Z punktu widzenia firmy nagłośnieniowej, która posiada kilka takich konsolet, macie dostęp na przykład do tego, gdzie dana konsoleta jest, z jakim artystą, do jakiego projektu jest przypisana, jaką ma wersję oprogramowania. Bardzo dużo informacji możemy tutaj przesłać i bardzo dużo informacji możemy wyciągnąć. Za pomocą chmury możemy również dublować konsolety, czy też zwielokrotniać. Jedna jest konsoletą podstawową, kolejne duplikują dokładnie te same ustawienia, czyli popularny mirroring. Z punktu widzenia naszego, czyli producenta konsolet, jest to też bardzo ciekawa rzecz, dlatego że w zasadzie możemy pominąć wszystkich pośredników pomiędzy użytkownikiem, a producentem. Wszystkie dane dotyczące tego, jak użytkownicy pracują na konsolecie, mogą być niemalże natychmiast wysłane do producenta. Możemy zbierać to, jakby kto w jaki sposób pracuje, po to, żeby ta konsoleta, te urządzenia były jeszcze bardziej przyjazne dla Was, po to, żeby stworzyć urządzenie, które będzie maksymalnie ergonomiczne, maksymalnie przyjazne, po prostu zoptymalizowane. W dalszych szczegółach konsolety opowie Wam Michał Niezbecki, który w firmie SoundTrade zajmuje się supportem technicznym konsolet Midas. Cześć. Opowiem Wam troszkę o praktycznych rozwiązaniach, które najbardziej interesują realizatorów dźwięku zawartych w nowym dziecku Midasa. Należy sobie na wstępie powiedzieć, że jest to wersja rozwojowa, która jeszcze może ulec nieznacznym zmianom, dlatego nie należy przywiązywać się do wszystkich niuansów, o których będę opowiadał. Jest to mikser, który został poskładany ręcznie w Manchester. Zostało złożonych 7 takich mikserów, z czego 4 testują się w Manchester, 3 pojechały w świat, 1 mamy tutaj u siebie i możemy Wam go pokazać. Został on zupełnie zmodernizowany, zbudowany od zera. To nie jest w żaden sposób kontynuacja serii Pro. Jest kilka nawiązań do serii Pro, natomiast cały jego design został wymyślony kompletnie od zera. Przede wszystkim mamy wielki, bardzo intuicyjny, fajny w dotyku i w odbiorze ekran dotykowy, na którego przerzucony został punkt ciężkości, jeśli chodzi o obsługę konsolety i jej ergonomię. Oczywiście mamy klasyczne enkodery, czyli sekcję equalizera, sekcję dynamiki, sekcję preampów, sekcję monitora, którymi możemy operować.
Jednakże jestem przekonany o tym, że większość użytkowników będzie korzystała z ekranu. Co dostajemy na ekranie? W widoku domowym na ekranie dostajemy u góry pasek nawigacji, który pozwala nam płynnie przechodzić między kanałami wejściowymi i wywoływać je również na powierzchni. Tak samo nawigować się po grupach VCA i POP, jak również operować kanałami wyjściowymi. Na dole mamy parametry kanału wejściowego, a po prawej stronie kanału wyjściowego. Drugim z widoków jest widok Channel View, który pokazuje nam wyselektowany kanał w sposób bardziej szczegółowy. Oczywiście, jak to w konsoletach serii Midas, ekran podąża za dotykiem, czyli jeśli dotkniemy equalizera, na ekranie dostaniemy equalizer, jeśli dotkniemy sekcji dynamiki, na ekranie dostaniemy parametry dynamiki do edycji. Z tego ekranu możemy w pełni skonfigurować dany kanał. Mamy dostęp do wszystkich funkcji. Mamy dostęp do 3 insertów w kanale. Mamy dostęp do equalizera, dynamiki, bramki, konfiguracji preampu oraz wysyłek. Pokażę Wam teraz kilka interesujących funkcji. Myślę, że je pokochacie. W widoku domowym możemy z dołu wysunąć sobie roletę, gdzie mamy podgląd całych channel view. Mamy dostęp również do regulacji poziomu faderów, jak i widzimy w tym widoku przynależność do grup. Oprócz tego w tym nowym przejrzystym interfejsie mamy regulację z poziomu ekranu, przy czym każdy z tych parametrów możemy sobie zatrzymać i umieścić w dowolnym miejscu ekranu. Oprócz tego mamy funkcję One Shot Pod, czyli każdy z tych parametrów możemy dopisać sobie do bocznego encodera. Kolejną ciekawą rzeczą jest tryb Audition, który pozwala nam podsłuchać zmianę, którą chcemy wprowadzić na kanale bez powodowania, że ta zmiana będzie słyszalna na naszym froncie czy w naszych monitorach. Zazwyczaj realizatorzy pracują w taki sposób, że podbijają daną częstotliwość, znajdują ją i dopiero potem wycinają. No niestety jest to słyszalne. Inżynierowie z Midasa wymyślili bardzo prostą funkcjonalność, która polega na tym, że włączamy sobie tryb Audition, zakładamy słuchawki, robimy dokładnie to samo na słuchawkach i gdy znajdziemy częstotliwość, która nam przeszkadza, dopiero aplikujemy zmianę. Jest to niesłyszalne dla widza. Kolejna fajna rzecz to jest możliwość podglądu korekcji w poszczególnych scenach automatyki. Czyli na przykład w poszczególnych naszych piosenkach. Kiedy wiemy, że w którejś tam piosence będziemy musieli dokonać jakiejś zmiany, możemy jakby nie wpływając na to, co w danej chwili wydobywa się z miksera, podejrzeć daną scenę, wprowadzić w niej korekcję i ją zapisać. Czyli możemy troszkę wyprzedzić fakty. Nowy design to nie tylko ekran dotykowy o wysokiej jakości, ale również ekrany nad kanałami. Warto wspomnieć o tym, że mają one rozdzielczość 240x240 pikseli, a co za tym idzie, używając chmury można będzie tu wgrywać fotografie, a kolory nie są dobrane przypadkowo, lecz są dobrane tak, by ludzie z aż 4 rodzajami daltonizmu je swobodnie rozróżniali. No i przejdźmy teraz do sekcji, którą wszyscy chyba lubimy najbardziej, czyli do raka efektowego. Nie mamy teraz dostępu do niego na górnym pasku, ale to nie jest dla nas przeszkoda, bo możemy sobie górny pasek również customizować i sobie w tej chwili rak efektowy przesuniemy do górnego paska.
Można go już szybko stąd wywołać. W raku efektowym mamy dostępne 24 sloty, do których możemy zainsertować aż 96 efektów. Te efekty to między innymi TCM 6000, czyli naprawdę potężny, bardzo wydajny i kultowy pogłos. Oprócz tego będą emulacje LA2, Pulteka, Fairchilda, Distressora i wiele, wiele innych. W tej chwili mamy dostępne 52 efekty do wyboru, natomiast wiemy, że ma ich być dużo więcej. Ta plansza, którą widzicie, to jest jedna z czterech dostępnych plansz, które tutaj się będą znajdować. Kolejna plansza będzie zawierała, niezależnie od tej planszy, 96 dynamicznych equalizerów oraz 32 kompresory pasmowe stereo. Jakby tego było mało, to ostatnią planszą będzie procesor głośnikowy Leica. Opowiem Wam teraz o możliwościach konsolety. Mamy dostępne 144 kanały wejściowe i 123 kanały wyjściowe, z czego 96 tych kanałów może być auxami, grupami bądź flexi auxami. Oprócz tego mamy dostępne 24 matryce plus szyny miksujące. Cała dostępna w mikserze moc obliczeniowa została zawarta w silniku o nazwie Graviton, który tak naprawdę stanowi cztery instancje procesorowe. Mamy tutaj jedną z najbardziej wydajnych kości jednoukładowych, czyli Arctic 7 FPGA, która służy do obsługi miksu i efektów. Mamy podwójną kartę graficzną NVIDIA 192-rdzeniową, która analizuje nam sygnały audio i odpowiada za sztuczną inteligencję, oraz mamy przetwarzanie procesingu audio poprzez podwójnego Cortexa A15 oraz aż 18 DSP Sharka. Przejdźmy teraz do tylnego panelu, opowiem Wam o dostępnych złączach. Szczegółową specyfikację tylnego panelu na pewno z łatwością znajdziecie w internecie, natomiast wspomnę Wam o jego najważniejszych elementach. Jedną z nich jest na pewno nowa rzecz, czyli Snake, który obsługuje protokół HyperMAC, czyli w 96 kilo możemy przesłać 192 kanały tam i z powrotem poprzez złącze światłowodowe lub miedź, czyli skrętka od kategorii 6 wzwyż. Oprócz tego mamy dwa porty HDMI. Jeden z portów replikuje obraz, który widzimy na monitorze konsolety, zaś na drugim porcie będziemy mogli sobie wyświetlić dowolny widok, oczywiście również obsługiwany dotykowo. Kolejną rzeczą jest fader port z dostępnymi czterema portami USB, poprzez które będziemy mogli sobie dopiąć wingi z dodatkowymi sekcjami faderów. I ostatnia ważna zmiana to dwa sloty na karty w standardzie CM1, czyli popularne Dante, MADI oraz najprawdopodobniej karta SoundGrid Wavesa. To, o czym Wam teraz opowiadałem, to bardzo niewielka część możliwości nowej konsolety. Na pewno jest tutaj dużo, dużo więcej rzeczy do pokazania, ale na to nie mamy teraz czasu, także w imieniu firmy SoundTrade zapraszam na szkolenia, na których będziemy mogli sobie szczegółowo to omówić.